o Lechu Kaczyńskim jako prezydencie. Ja muszę powiedzieć, go znałem przede wszystkim z innej strony. Nie znałem go jako prezydenta, ale jako wybitnego intelektualistę. I to było wyjątkowe w dziejach III RP, że mieliśmy prezydenta, który był jednocześnie myślicielem. Pamiętam wszystkie spotkania w Lucieniu, w którym prezydent dyskutował z najwybitniejszymi polskimi intelektualistami. I w związku z tym ten kongres, który tutaj państwu, który w tym roku będzie miał nową edycję, jest takim dodatkowym hołdem, tak? Bo to nie chodzi tylko o politykę, a również o myśl, o ideę, którą politycy wcielają. I chciałem państwa zaprosić, tak, zaczynamy teraz od 10 kwietnia. Dzisiejszy dzień jest o Smoleńsku. 16 spotykamy się w Krakowie. Wszystkich serdecznie zapraszam, kto może by przyjechał. Będziemy mówili o geopolityce i polityce zagranicznej. A od 9 do 12 maja będzie główny kongres, który będzie budował pewien projekt przyszłościowy. Tak? Bo to jest, myślę, że jeżeli pytamy teraz o Polskę, jaka jest Polska po Smoleńsku, to myślę, że jedną rzecz starano się nam wmówić, mianowicie, że istnieje pewna sprzeczność, opozycja między pamięcią o Smoleńsku, czy zajmowanie się Smoleńskiem, dociekaniem przyczyn tragedii, a tak zwaną modernizacją, projektem modernizacyjnym. Zawsze się tak powtarzało w polskich kryzysach po 1989 roku, że bardzo często mówiono nam, że musimy wybrać przyszłość. Jakby to się powtórzyło, tak? Powtórzyło się, mówi się o to ceną tego, co się nazywa europeizacją Polski, normalnego rozwoju, jest jakby zapomnienie czy niedociekanie tego, co się stało. Tak? Jeżeli spojrzymy na Polskę i zadamy sobie pytanie, minęło 2 lata, jak po 2 latach, jaki to jest kraj po 2 latach? I odpowiedź jest paradoksalna, może banalna. To znaczy z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, w zasadzie jest taka sama. Jak się przejdziemy ulicami Warszawy, Krakowa, głównych miast, trochę się zmieniło, przybyło trochę budynków, jest taka sama. A jest moim zdaniem całkowicie inna. Tak? Już nigdy, w pewnym sensie nigdy nie będzie taka sama, ponieważ to, co się wydarzyło, ten Smoleńsk jest jednak czymś, prawda? Jest taką datą, która pozostanie w historii, mimo że z drugiej strony wiemy, że rządzący robią wszystko, żeby tę pamięć jakby oswoić czy unieszkodliwić. Niestety, znaczy ta zmiana polega po pierwsze na tym, że oczywiście jest tak, wiemy o tym, że polskie społeczeństwo jest podzielone. My tutaj się wszyscy zebraliśmy, żeby tę rocznicę świętować, żeby wyciągać z niej pewne wnioski polityczne. Z drugiej strony odbywają się obchody oficjalne. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie oczywiście wielkim rozczarowaniem jest to, i mówię to teraz jako analityk, a nie jako ktoś, kto był związany emocjonalnie z panem prezydentem Kaczyńskim czy z innymi osobami, które zginęły w tej katastrofie. Otóż dwukrotnie Polacy w wyborach potwierdzili władzę tych, którzy za tę katastrofę odpowiadają. Odpowiadając za polskie państwo, już niezależnie od konkretnych przyczyn i konkretnego przebiegu tego, co się stało, dzisiaj wiemy już, prawda? Wiemy, że odpowiadają za przygotowanie tej wizyty, również odpowiadają za to, co nazywamy katastrofą posmoleńską. Brak śledztwa, to, że wrak i różne inne dowody ciągle pozostają w rękach rosyjskich. Otóż można powiedzieć, Polacy w wyborach prezydenckich, a potem niestety w wyborach na jesieni tamtego roku, powtórnie potwierdzili czy ulegitymizowali władzę tych ludzi. I dlaczego? Moim zdaniem właśnie z tego powodu, prawda, że z chęci czy dążenia do normalności, do stabilności, ciepłej wody w kranie, jak mówiono. I to łączyło się z tym taką kwestią, nie zadawajmy więcej pytań, nie dociekajmy. Tak? W związku z tym można powiedzieć, że z jednej strony
Smoleńsk przestraszył wielu Polaków. Sprawił, że jakby z góry, i to obserwowaliśmy wszyscy od pierwszych chwil tej katastrofy, że sprawił, że z góry znaczna część polskiego społeczeństwa zaakceptowała wersję rosyjską. Chciała wierzyć w wersję rosyjską. Ale jak zwykle jest też tak, że to negatywne zjawisko, zachowanie polskich elit spowodowało reakcję. I w pewnym sensie my jesteśmy tą reakcją, tak? Ci ludzie, którzy się zbierają dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim czy Pałacem Namiestnikowskim. To, co się nazywa Konfederacją Wolnych Polaków. Więc to jest niezwykle ważne, interesujące zjawisko, powstanie tak zwanego drugiego obiegu, działalność wielu dziennikarzy, publicystów, środowisk artystycznych, naukowych, organizacje. Przez wiele lat mówiono o społeczeństwie obywatelskim. Katastrofa smoleńska pokazała, że tak naprawdę do tej pory jeszcze społeczeństwa obywatelskiego nie było. I że ono się dopiero rodzi. Prawdziwe, podmiotowe, wolne społeczeństwo obywatelskie, które jest w stanie mówić o tym, co jest dla niego ważne, wbrew temu, co mówią oficjalne media i wbrew temu, co mówi władza. Ale z drugiej strony jest też tak, że tragedia smoleńska podważa nawet te formalne reguły demokracji. Tutaj w tym raporcie, który Państwo będą mogli, jak rozumiem, otrzymać czy zakupić, wiele jest mowy na temat sytuacji w mediach. Na tej sali, tu obok mnie siedzą również dziennikarze, którzy stracili pracę w mediach publicznych. Ja wiem również, jaka jest sytuacja w środowiskach akademickich. A to dlaczego tak się dzieje? Otóż tragedia smoleńska zmienia w pewnym sensie sposób ukryty polską demokrację, ponieważ demokracja i ustrój wolnościowy nie może się opierać na tłumieniu swobodnej dyskusji, na tłumieniu wymiany argumentów. Te wszystkie zjawiska, o których wiemy w rodzaju dążeń do kontroli internetu, inwigilacja dziennikarzy, wypychanie spoza sferę publiczną krytyków rządu, to wszystko jakby jest skutkiem tego zjawiska. I co jest jeszcze niezwykle interesującym aspektem tej zmiany? Otóż moim zdaniem tragedia smoleńska całkowicie oderwała polskie elity od rzeczywistości. Tak? Ten mit Zielonej Wyspy, opis rzeczywistości, w zasadzie jest to jedna narracja wielkiego sukcesu. I nawet w publikacjach zagranicznych możemy czytać, jak wspaniale silną pozycję ma Polska w Europie. I w każdym z takich tekstów, które ostatnio, na przykład w Ekonomiście, w ostatnim wydaniu, jest jakaś luka, jakieś niedopowiedzenie, tak? Nie można powiedzieć mianowicie o tym, o czym my chcemy mówić, że ta siła Polski, ta rzekoma siła Polski jest okupiona właśnie tym milczeniem i oczywiście pewnego typu bezsilnością. Ostatnio na przykład była pani prezydent Łotwy, pani Freiberga opublikowała wczoraj czy przedwczoraj taki artykuł, w którym mówiła wręcz o przywódczej roli Polski, tak? Ale ta przywódcza rola Polski jest oczywiście iluzją i Smoleńska w tej narracji być nie może, ponieważ Smoleńsk, czy wspomnienie o Smoleńsku powoduje, że ona jest całkowicie absurdalna, tak? Bo cóż to jest za przywództwo, cóż to jest za silna pozycja kraju, który nie może jakby zrealizować swoich najbardziej elementarnych interesów, najbardziej elementarnego obowiązku wobec głowy państwa, która zginęła i wobec swojej elity. Jest jeszcze jeden element, o którym chciałbym powiedzieć, zmiany. Mianowicie, to jest znowu element pozytywny. Otóż jest zawsze tak, że jak w każdym kryzysie, w każdej granicznej sytuacji, tak i w tej ujawnia się rzeczywistość. Wszyscy wiemy, że III Rzeczpospolita przechodziła różne kryzysy. Wojna na górze, obalenie rządu Jana Olszewskiego, afera Rywina,
każda z tych spraw wywoływała pewien wstrząs w opinii publicznej. Dowiadywaliśmy się czegoś o rzeczywistości, która była przed nami ukryta. Otóż żadna z tych spraw nie może się oczywiście równać z tym, co się stało w Smoleńsku 2 lata temu. Tak? I ona pokazała jedną rzecz, że pewne najgorsze podejrzenie, które było często może formułowane na wyrost, mianowicie, że mogliśmy czasami domniemywać, że nie wszyscy, którzy tym krajem kierują, którzy powinni ponosić za niego odpowiedzialność, są Polsce wierni. Są Polsce wierni, są wierni polskiej racji stanu. Dzisiaj niestety mamy to przed oczyma, tak? Przykłady tego, to już nie jest domniemanie. Tak? Oczywiście na koniec chciałem powiedzieć tak, że nie wiadomo, jak się potoczą wypadki, nie wiadomo, czy tutaj nasze spotkanie i nasze demonstracje, liczne protesty, wszystkie te inicjatywy obywatelskie doprowadzą do zmiany, tak? Do rzeczywiście, do rozpoczęcia realizacji tego wielkiego projektu, jakim jest Polska. Ale jestem przekonany, i to chciałbym jeszcze raz podkreślić, że każda próba budowy silnej Polski, każda próba realizacji takiego projektu może się tylko opierać na prawdzie o Smoleńsku.